London trip, czas start. Jadę do Marcina, aka Odbyciok, zostawić u niego AMG. Mam nadzieję, że go nie rozpierdoli na czas mojej nieobecności, bo za niedługo przyjeżdża już kupiec. Zatankować i co, no kurwa, bilety mam wszystkie w ogóle. Nie wiem, dlaczego bilet przyszedł na maila mojej kobity, kurwa. Cała reszta na mój, a bilety przyszły na nią. Że miał wgląd, może jakąś aplikację szpiegowską zainstalowała. Chuj wi. Dobra, lecim! Skręć w prawo. Szukamy najbrzydszego na osiedlu. Kajłonie. Kajłonie. Kaj ten Marcin. Z tyłu nie, kurwa. Kaj? Czy ta ciula je? Aj, też nagrywał, jaki to gej, kurwa. O, fuj, jaki on je brzydki, kurwa. No ładny, dobry, ładny. Podwieźć pana. Panią. Tak, a co muszę w zamian? Nie, no do ryja weźmiesz tym kolejnym. No co, otwieraj tego. A no zobacz, bo tu jest, proszę pana, o. Co, ty, takie zmechanizowane. No pa. Przyszli, kurwa, wyjebali mi na tylne siedzenie. Dwóch łysych, mówią wypierdalaj, przejmujemy auto. No, trzeba przetestować. I teraz jadą 60, nieprzepisowo. No co? No mnie wypisać, weźmy to wpisz. Kurwa, od początku do góry kliknij. Tu, o, kliknij to, o, twoja organizacja, o, jest, jest. Może to nie ma nic tutaj tam. Macie świeżeń, o. Teraz, no, dobrze. Pierdol tego! To nie był, kurwa, dobry pomysł chyba. Pod prąd jedzie, patrz. Pod prąd jedzie? Czekamy na Sebastianka. Poszedł oddać Sebastianki. Zaraz będą pierogi. Marcin, jak to Marcin? Kurwa, dostał auto, pojechał pod prąd. Labirynt, kurwa. Najgorsze, co mogli wymyślić. Znaczy, najlepsze dla kolejki, a najgorsze, jak jesteś sam. Myślę, że... Słyszysz? Marcin by się zgubił. Chciałem to powiedzieć. Marcin by się zgubił tutaj, tak. Marcin szedłby za zapachem, który lubi, nie? O. O. Na przykład. Chyba będę musiał zaktualizować zdjęcie, bo pani na odprawie nie wiedziałem, czy jest... O, portfel znalazłem. Ej, Seba, portfel ci wypadł. Czy pani na odprawie mnie puści, ale pani mówi, że nas zna. No. Że nas zna. Mówi, fajne, że jeszcze są chłopaki, a? Poznała cię. Seba w kolejce bez pierwszeństwa, ja w kolejce z pierwszeństwem, bo nie chciał dopłacić. Myślisz, że Paleczek by to lepiej zrobił? Mogliby się skupić. Ogarnąłby? Nie mogliby się skupić. Nie mogliby się skupić, zwłaszcza jakby się uśmiechnął. Sebastian miał za małe i nie zmieścił, a ja mam luz. Nieprawda. Tak. Od razu sobie spiął. Ja mam sześciopak. On po prostu nie potrafi spiąć. Ja. Oceniaj wtedy, jak będzie wracać, wezmę ci dalej, nie? Sebastian ma problemy z ciśnieniem. Nie, no. To jest moje, to będzie moje. On gdzie słyszy, bo ma ciśnienie. Ja teraz słyszysz, masz topery wyciągnął. O fuj. Czemu przełączyłeś te porno? Jaki chyba? Nie. Czemu przyłączyłeś porno? Paczek, gdzie jest paznokieć? Ty tego nie masz, pokaż, gdzie paznokieć masz. Ten pokaż, ten. Nie ten, ten drugi. No tu jest, tu jest. Patrz, jaki czorg do środka. No oczywiście on najlepszy. Idzie zżyganiec. Zżygał się. Co? Jak się czujesz, że się zeżygałeś? No. Ogólnie to tak. Wszystko w drugą stronę. Auta w drugą stronę.
Jak mówią, że zamknięte, to otwarte, nie? Jak mówią, że gej, to hetero. A odbyciak byłby czysty. A odbyciak by nie robił na grubie tutaj tego. Tylko jako pilot. No. I co jeszcze było? A, jak masz zatkany nos, to tak naprawdę nie masz zatkanego nosa. Jak ty zjebem, to ty nie jesteś zjebem. No. Ja to spytałem. A co już mówiłem, że jak jesteś pedałem, to ty jesteś hetero. Okej. Ja? No, a spoko może być. Donald. Czyli jak ty mówisz, że masz kozę w nosie, to znaczy, że jej nie masz, czy ją masz? Ja też mam, ale chcesz? Chcesz dać. No ale coś tu jest na odwrót. Daj palec. Robią tu przysiad na wanisz? O, robią. Jakbyś im to powiedział, excuse me, can you sit on this bottle? Powiedziałbym, mam kozę w lewej dziurce, czyli w prawej. Pierdolę, ja uwaniszono no kozie w dziurce. No. Czyli jak tam chce być anal, to... Musisz mówić głośniej. Trzeba mówić, że jakby miał być anal, to co? To w dupę. No ale to nie jest na odwrót. To jest na odwrót. Nie no, jak anal, to w mordę. A, to w mordę. Czyli na przykład mówisz, zrobisz mi loda i ona ci spada dupą. No tak. No. Ale tylko ona. A nie, bo to jest na odwrót, on. Znaczy się on. O, ja myślę, że tutaj skasujemy w funtach. To na drogę powrotną sobie go wezmę, tylko on jest jakiś lewy, nie? On bo jakoś ma złą kierownicę daną, nie? No i to jest to, nie? Masz samochód fajny niby, a chujnia, bo jest z drugiej strony, nie? O, a jak będę się buty kupować, to mi też dwa lewe dadzą? Czy jak to? Ej, pożyczyć ci 50 groszy, ziomeczku. Rudy ma zawsze przejebane, wiesz, to jest... Na prawo. Jo? A tak, praca na prawo. Ty, patrz, co? To jedno jest normalne, na prawo. Sebastianowi właśnie brat Paleciuka wyznał miłość, to jest taki drugi brat. Paleciuka. Ja masz im? Kolejny! Kiedy Sebastian zamawia pokój, Boże małżeńskie. To było celowe. 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 Chcesz na kozę ocenić, czy żyje? Dawaj tą kozę. No. Wszyscy dają napiwki, a Sebastian się pytał, czy może donieść 50 groszy. Tak? Nie, tak. Daję, z napiwkiem.